Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zawita, to będziemy gotowi. Jeżeli zmierzasz na wschód, trzymaj się z dala od grobowca Hilgrunda. W tych starych kryptach zmarli nie chcą spoczywać w pokoju. Potrzebujesz czegoś? Szukasz konia? Porozmawiaj z moim ojcem, z Kulwarem. Dobrze na tobie wygląda ta zbroja. Żelazo jest proste, ale pozwoli ci dłużej walczyć. Ciesz się, że jesteś w mieście, a nie w rzecznej puszczy. Ci nieszczęśnicy nawet nie mają muru.
Trzymasz się z daleka od kłopotów, rodaku? Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glejtu nie wyjdziesz do miasta. Rzeczna puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do smoczej przystani na szczycie wzgórza. Helgen, zapłacimy ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Siwowłosi czy dziecięta wojny? Masz kamienie w uszach? Pytałem, po czyjej jesteś stronie? Siwowłosych czy dzieciąt wojny? Więc jesteś sympatykiem gromowładnych albo durniem. Tak czy inaczej, nie jesteś moim przyjacielem. Niech żyje cesarstwo. Mam tu parę... Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w białej... miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Całkiem sporo. Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. Za miasto odpowiada Jarl, który zarządza nim ze smoczej przystani. To ta forteca na wysokim wzgórzu. Ale pewnie bardziej interesuje cię Jorvaskr, sala biesiadna towarzyszy. Ich czyny wojenne i odwaga są legendarne. Zgadza się. Muszę to robić, jeśli chcę być kiedyś tak dobra jak Eorlund Siwowłosy. Tak się składa, że właśnie skończyłam moje najlepsze dzieło. To miecz. Wykułam go dla Jarla Balgrufa Większego. To niespodzianka i nie wiem nawet, czy go przyjmie, ale... Słuchaj, możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu, Proventusowi Avenici? Jest zarządcą Jarla. Będzie wiedział, kiedy wręczyć mu tę broń. Dzięki. Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet? Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Udało ci się stworzyć całkiem dobry pancerz. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w białej grani. Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać szansę. Bez obrazy, ale nie wyglądasz za dobrze. Dobrze się czujesz? Miło spotkać kogoś z ojczyzny. Nie wiem, czy przyjmują nowych członków, ale porozmawiaj z towarzyszami. Są w ich sali, Jorvaskr. Jeśli mówiąc praca, masz na myśli sprawdzanie stali w krwawej bitwie. Ha! To najważniejsze z pytań. Pod chorągwianą klaczą. Zgłoś się do starej Huldy. A miód będzie wychodził ci uszami. Tylko uważaj na Barna Mikaela. To wredny mlekożłob. Zgadza się. Od urodzenia. My, dziecięta wojny, jesteśmy tu od początku. Tak samo jak Siwowłosi. Nasze rodziny są sobie bliskie od pokoleń. Ale Ulfric Gromowładny nas podzielił. Teraz ledwie możemy na siebie patrzeć i nie wdać się przy tym w bójkę. To żałosne i głupie. Podobno smoki wróciły do Skyrim. I to jest prawdziwy problem. Oby twój oręż był ostry, a twój język jeszcze ostrzejszy. Witam cię.
Przez niego Bardowie cieszą się złą sławą. My, Nordowie, od dawna jesteśmy wojowniczymi poetami. Z dumą mogę zaliczyć się do tego grona. Lecz Mikael, on śpiewa tylko dla złota i zainteresowania panie. Kala nasze tradycje. Miej pieśń w sercu i nóż w bucie. Chcę. Ja i moja przyjaciółka Maven. Znasz Maven z Pękniny? Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Znasz, co ja mówię, to ja. Znamy też miejsce. Dość mam. Co ten bard Mikael o mnie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w Grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Nawet nie masz pojęcia. Oświadczała mi się połowa mężczyzn w białej grani. Niektórzy nawet byli kawalerami. Nigdy tego nie zrozumieją. Żaden bukiet kwiatów, żadne słodkie słówka nie zmienią mojej decyzji. W tej chwili liczy się tylko moja córka Mila. Żaden mężczyzna nie stanie między mną a moją córeczką. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Pamiętaj, codziennie świeże owoce i warzywa. W większości. Jeśli zaczniesz mącić w białej grani, osobiście wtrącę cię do lochu smoczej szyski. Szkoda, prawda? To zielonnik. Został posadzony w pierwszych latach istnienia białej grani. Uczniowie Kinaret wyczuwali w nim coś świętego i odbywali dalekie podróże, by usłyszeć w jego gałęziach szum wichrów bogini. To oni zbudowali świątynię. Oczywiście ostatnio nie ma tu wielu pielgrzymów. Na wschód stąd jest ukryty gaj, w którym rośnie staroblask. To najstarsza żywa istota w Skyrim. A może w całym Tamriel? Drzewo w naszym mieście wyrosło z sadzonki tego drzewa. Wciąż widać bijącą z niego potęgę drzewa matki. Echo rozbrzmiewa nawet w jego nazwie. Myślałam o tym. Takie drzewa tak naprawdę nigdy nie umierają, a jedynie zapadają w sen. Gdybyśmy mieli trochę soku z drzewa matki, moglibyśmy przebudzić jego dziecko. Ale nawet jeśli znajdziesz staroblask, nie zdołasz go nakłuć zwykłym metalem. Staroblask jest starszy niż metal. Pochodzi z czasów przed ludźmi i elfami. Można na niego oddziaływać tylko starą magią. Musisz zająć się wiedźmokrukami. Podobno stworzyły jakąś broń do składania wił w ofierze. Nazywa się Zgubą Pokrzyw. Sama ruszyłabym na poszukiwania, gdyby te wiedźmy nie przerażały mnie tak bardzo. Twój duch jest silny. Poprowadzą cię wichry Kinaret. Znajduję się w gnieździe wiedźmokruków, zwanym Sierocą Skałą. Wiem, że rodzina i honor są dla ciebie ważne, ale nie stać nas na to. Tygodnia, źle się czujesz? Mojej Safir nie podoba się, że ostatnio dużo czasu spędzam szukając starego miecza mojego ojca. Korzystając z tej broni, był w stanie wyżywić całą rodzinę. Nie pozwolę, by się kurzyła u jakiegoś parchatego złodzieja. Dowiedziałem się, że maczali w tym palce okoliczni bandyci. Nie jestem jednak głupcem. Żeby go odzyskać, musiałbym się zwrócić do strażników z białej grani albo do towarzyszy. Nie wiem, dlaczego ci o tym mówię, ale jeśli zdołasz go odnaleźć, będę niezmiernie wdzięczny. Jeśli znajdziesz ten miecz, muszę tylko zatrudnić jednego, może dwóch dobrych ludzi. Nie umrę z głodu. Nic nie zrobiłem, jeśli tylko mogę. Ale niech to szlak, jeśli nie jestem prawie trzeźwy.
Hej, w chorągwianej klaczy znajdziesz butelkę argoniańskiego piwa. Świetny napitek. Przynieś mi go. Nawet nie zauważą jego zniknięcia. No, dalej. Więc nie mamy już o czym rozmawiać. Jasne, jak sobie chcesz. Nie podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają. Kiedyś wykradałem się w nocy i starałem się przewrócić tego wielkiego wału na podwórku siwowłosych. Razem z Milą wspinaliśmy się na dach smoczej przystani i szukaliśmy ptasich jaj. Ale już tego nie robię. Ojciec mnie przyłapuje i mam potem kłopoty. W porządku.